Organizatorzy konkursu Zostań Miss Jeziora Tarnobrzeskiego wybrali już finalistki jego drugiej edycji. W tym roku do tego tytułu kandydowało ponad 30 dziewcząt, do finału zakwalifikowało się 10 z nich. O tym, że konkurs organizowany przez redakcję portalu tarnobrzeskie.eu po ubiegłorocznej edycji cieszy się dobrą famą w całym regionie, świadczyć może to, że do drugiej edycji zgłosiły się dziewczyny nie tylko z Tarnobrzega, ale również z Kielc, Rzeszowa, Janowa Lubelskiego, Mielca czy Stalowej Woli. Przez cały sierpień młode i piękne finalistki konkursu pracują ze stylistami i choreografami, aby jak najlepiej zaprezentować się jury w dniu finału. Pomysł był taki, żeby pokazać te dziewczyny już na zdjęciach wykonanych przez profesjonalnych fotografów, nie tak jak rok temu, kiedy pokazywaliśmy na zdjęcia, które one same sobie przysłały. Dlatego też biorą udział w sesjach zdjęciowych, tutaj właśnie w Zamku w Dzikowskim, część była w Zamku w Baranowie, nad Jeziorem Tarnobrzeskim. No, będą też zajęcia innego typu, będzie spotkania z trenerem fitness, no i też takie trochę zabawy, czyli wezmą udział tutaj w pojedynku paintballowym nad jeziorem, skorzystają z tyrolki. Profesjonalne sesje zdjęciowe kandydatkom do tytułu Miss Jeziora Tarnobrzeskiego wykonuje Oliwia Zielińska z Tarnobrzega. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, bo dziewczyny, mimo tego, że to jest zazwyczaj ich pierwsze zdjęcie, to są ich pierwsze zdjęcia, pierwsza sesja, naprawdę spoko sobie radzą, wiadomo. Pierwsze zdjęcia to jest trochę stresu, trochę spięcia, ale później rozkręcają się i naprawdę fajnie sobie radzą. Jak bardzo słuchają poleceń, nie ma z tym żadnego problemu, dziewczyny naprawdę są, dobrze współpracują na sesji, także nie ma z tym żadnego problemu. Niektóre z finalistek mają już za sobą tego typu konkursy. Dla innych to debiut i jak same mówią, wspaniała przygoda. Ja stwierdziłam, że no czemu by nie spróbować, skoro już miałam doświadczenie z pokazami, z modelingiem, że tak powiem, po prostu zapisałam się. Przede wszystkim dla przygody, bo to w ogóle nie moja działka, ale mama zauważyła artykuł i zachęciła mnie i pomyślałam, czemu nie, można spróbować. Brałam na przykład udział w Miss Mielca i z tego powodu jadę też do Warszawy na fotomodel z Poland. Warsztaty są super, fajna atmosfera, fajnych się ludzi poznaje. No. Wszyscy są bardzo sympatyczni, mili, jest fajna atmosfera i nie czuć, że się coś robi po coś, tylko po prostu jest zabawa i jest fajnie. Znaczy, nie wiem jak dziewczyny, ale ja się tu bawię, nie czuję jakiejś presji, nie czuję się spięta. Jakoś mamy super panią fotograf, która nam podpowiada, pomaga jak pozować, no bo żadna z nas chyba nie miała styczności właśnie z takimi zdjęciami profesjonalnymi. Nie da się jednak ukryć, że nie tylko dobra zabawa i chęć zdobycia doświadczenia przekonują do udziału w tym konkursie, ale również nagrody, które długo by wymieniać. Walczą o wiele różnych nagród tak naprawdę, od pobytów w noclegu wraz z kolacją z zwiedzaniem zamku w Baranowie, przez vouchery, no między innymi do atelier Justyny Wesołowskiej, między innymi tutaj do jednego ze sklepów z butami w Tarnobrzegu, też voucher na zakup markowych jeansów, też vouchery na catering dietetyczny, na zajęcia fitness. Jest tych nagród sporo, no po też jakby już idąc w inną kategorię jeszcze bony tutaj na skorzystanie z natankowania na stacji benzynowej plus serwis klimatyzacji na przykład. Także mówię, ten katalog nagród jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki. Aczkolwiek no też wyszliśmy z takiego założenia, że chcielibyśmy, żeby one miały wszystkie, cała dziesiątka, taką pamiątkę, to jest taką nagrodą dla nich za to, że się zgłosiły do tego konkursu, że zdecydowały się wystartować. Będą te zdjęcia, które im wykonamy na tych sesjach. Każda będzie mogła potem do swojego portfolio włożyć, prawda, no, parę zdjęć wykonanych przez fotografów, którzy na co dzień zajmują się tego typu rzeczami. Dla uczestniczek konkursu udział w nim to szansa na zaistnienie w świecie modelingu. Taką możliwość daje im również inicjatywa, z jaką wyszło dwóch sponsorów konkursu. Dwóch naszych głównych sponsorów, Soki Sandomierskie, a także Park Tarnobrzeg, zażyczyło sobie, że chciałoby wykorzystać część dziewczyn w swoich akcjach promocyjnych. Część dziewczyn weźmie udział w akcji dla Soków Sandomierskich. Będą to soki, które będą reklamować, będą to zdjęcia, które będą reklamować te soki. Wykonamy je dzisiaj, będą to zdjęcia wykonane w sadzie. Mają być takie zdjęcia żywe, jakieś powiedzmy sceny nagrane, będzie to jakiś koc, te dziewczyny będą też na rowerach, a znowu druga połowa, zdjęcia drugiej połowy dziewczyn, te, które wykonywaliśmy tutaj w kilku lokalizacjach, zostaną być może wykorzystane podczas akcji promującej Park Tarnobrzeg, to znaczy być może one będą na jakichś materiałach reklamowych, być może nawet na billboardach.
Już 27 sierpnia nad Jeziorem Tarnobrzeskim jurorzy konkursu wybiorą Miss, pierwszą i drugą wicemiss Jeziora Tarnobrzeskiego. Państwo jednak mogą wybrać Miss Publiczności. Już niebawem zdjęcia finalistek zostaną opublikowane w internecie i tam będzie można oddać głos na swoją faworytkę. Głosowanie wśród publiczności będzie prowadzone również podczas finału.